Cześć, Piotr z tej strony, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem dla Was e, omówić tutaj sytuację, jaką mamy na wykresach Bitcoina i Ethera, oraz to, co może się tutaj e, wydarzyć e, w e, średnim e, terminie. Jednak, zanim tutaj przejdziemy do szczegółów, to muszę zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym e, filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. E, to, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, no i stanowi tutaj moją jakby, e, mój osobisty pogląd e, na tą sprawę, którą będę Wam e, przedstawiał. Dobra. A teraz już e, przechodzimy sobie tutaj do wykresu i zobaczymy co tutaj e, mamy. Także widzimy, że cena Bitcoina wybiła się tutaj z tego e, trójkąta. No i teraz e, tutaj widać, że jakby wraca do przetestowania tej e, linii e, trójkąta. No i e, wszystko tutaj na razie po prostu na razie nic e, się nie dzieje, no trzeba czekać na dalsze rozstrzygnięcia, tak? E, tutaj jeszcze jeżeli będziemy spadać niżej, no to widzimy, że mamy tą linię e, no ze szczytu z 2017 roku tutaj tam okolice 19800 e, jakoś tak. I to również może tutaj być silna strefa wsparcia. tym bardziej, że to jak przedłużymy, no to praktycznie będzie się tutaj w tym miejscu zaraz pokrywała z tą linią e, trójkąta. No i zobaczymy, co to się będzie działo, tak? Jeżeli by nastąpiło przebicie w dół, no to, no to tutaj może być, no wiadomo, że najpierw będzie przetestowanie tych dołków tutaj, które mieliśmy na poziomie tam 17, no tutaj nie widzę dokładnie tej kreski, no ale wiecie, 17 coś, no a później, widzicie, jak to już jest, nie? Później już może być ten spadek do tej okolic 12 tysięcy dolarów. Natomiast jeżeli byśmy tutaj Wyszli w górę, no to tutaj, jakby wielkość tego trójkąta, to tu wskazuje na, na osiągnięcie um, limitu, czy tam poziomu w okolicach 26 tysięcy. No i tutaj by się pokrywało, czekać by to chyba dosyć nie, no coś tak, chyba nie jest do końca taka prosta, ta linia mi wyszła. No, coś by się pokrywało tutaj z tą linią oporu. Może to nawet ją niżej by trzeba było trochę dać, chociaż nie, nie wiem, bo tu jest ten. Dobra, no nieważne. Tutaj w każdym razie gdzieś o w tych okolicach. No, a jeżeli by tutaj doszło do przebicia, no to mamy kolejny tutaj poziom oporu na w okolicach 28 tysięcy dolarów. Tak, no ale tutaj jeszcze mamy do pokonania, oczywiście, tą y, krótkoterminową linię trendu spadkowego. No, i tutaj mniej więcej gdzieś w zależności od tego, w jakich dniach byśmy tutaj poszli do góry, no to to jest okolice 22,500. No i tutaj będzie się to zmniejszało, a zobaczcie, jak ładnie tutaj te ostatnie odbicie, zobaczcie, tu mamy 200-tygodniową średnią kroczącą na wykresie tygodniowym bitcoina no i zobaczcie, jak idealnie się ta świeczka tygodniowa odbiła właśnie od tej linii 200-tygodniowej średniej kroczącej, która tutaj jest na poziomie teraz 22620, tak? Także tak to by wyglądało i ja Wam powiem, że tutaj no to tak wygląda z wykresów, ale ja osobiście dawałbym większą szansę na wybicie się dołem z tego względu, że no w sierpniu, czy tam pod koniec sierpnia mają być właśnie te, Zwrócone bitcoiny tym osobom, które straciły swoje środki właśnie po upadku tej giełdy Mt. Gox. No i tam będzie coś w okolicach 130, chyba 7000 bitcoinów, jeżeli dobrze pamiętam. No i wiecie, jeżeli takie grube ryby czy instytucje wiedzą o tym, że będą rzucone bitcoiny na rynek, no to takie instytucje chcą oczywiście kupić tanio. One nie chcą kupować drogo, no i wiedzą, że jeżeli. Będzie taka okazja do wykorzystania, no to trzeba ją wykorzystać. Tu ewentualnie może być jeszcze jakieś e, podbicie. Takie e, krótkoterminowe, żeby y, no, tutaj nabrać y, ludzi na to, że idzie y, odbicie, żeby oni nabrali longi, no, a później zjazd w dół y, przed, przed tym właśnie oddaniem tych bitcoinów dla tych posiadaczy, y, znaczy dla tych osób z, z tej giełdy Mt. Gox, no, żeby ich wystraszyć, bo część pewnie może pomyśleć, że a my nie sprzedamy bo tutaj bitcoin będzie rósł, no to zarobimy więcej, no ale jak dojdą takie spadki, a jeszcze dodatkowo pamiętajcie, że może być właśnie tutaj na portalach czy w mediach właśnie pojawiać się takie Nagonka, że bitcoin będzie spadał do zera, no i te osoby mogą zwątpić i powiedzieć, że kurczę, no lepiej brać to, co jest, niż, niż tam czekać, bo może faktycznie bitcoin spadnie do zera, no i będą sprzedawać, a instytucje będą czekały, właśnie, żeby tanio zebrać z rynku te bitcoiny. Jeszcze dodatkowo mogą trochę napędzić spadki, tak, żeby jeszcze bardziej właśnie przestraszyć te osoby. Także ja osobiście dawałbym większe, większą tutaj Yy, prawdopodobieństwo spadków na Bitcoinie, no i wiecie, i z reguły jeszcze jest tak, że yy, tutaj będzie to w końcówce sierpnia, no a z reguły wrzesień jest spadkowy na rynkach, no a w październiku jeszcze następują krachy, także jest tutaj jeszcze pytanie, co będzie się działo z indeksem NASDAQ i indeksem SP w Stanach, no bo jeżeli tam yy, te spadki by miały yy, jeszcze. 20 czy 30% od obecnych poziomów spaść, no to również to będzie miało wpływ na bitcoina. No i my faktycznie możemy tutaj zobaczyć okolice właśnie tych tutaj 12 tysięcy, tak, czy nawet powiedzmy 10 tysięcy, także bardzo dużo tutaj też znaczenia będzie miała makroekonomia. No ale ciekawy jestem, właśnie bo też w listopadzie będą te wybory w Stanach, tak te midterm election. No i pytanie, czy właśnie tutaj rząd w Stanach czegoś nie, no nie spróbuje zrobić, czy tam właśnie nie będzie obniżek stóp, czy nie będzie drukowania pieniędzy. Także no, żyjemy w ciekawych czasach, no i ciężko jest tutaj cokolwiek przewidzieć, jak tutaj będzie. Natomiast no, tak to wygląda z wykresu. No i tutaj jednak, tak jak mówię, większe prawdopodobieństwo daje em, Spadką, natomiast nie wykluczam tego krótkoterminowego jakiegoś odbicia czy też e, podbicia. No mi się wydaje jednak, że ciężko będzie tutaj się uporać z tą krótkoterminową linią trendu spadkowego, no i właśnie z tą 200 e, tygodniową średnią e, kroczącą. No także myślę, że jak będzie to odbicie, no to tutaj niezbyt wielkie, bo tutaj widzicie możemy dojść do jakichś poziomów 22 e, z hakiem. Dobra, a teraz zobaczymy, co tutaj jest na wykresie Etera. No, i na wykresie Etera mamy tutaj, no też jesteśmy w takim środku tego kanału. Tak, i tutaj od 800, tam 80 chyba, 4 do tutaj poziomu 1247 się teraz poruszamy, albo 1272. Tutaj widzimy te górne knoty świec. No i też ciężko tutaj coś prognozować, w którą stronę wyjdziemy, no bo na razie widzimy, że lecimy sobie tutaj generalnie do środka tego kanału albo do góry. No i gdybyśmy tutaj uporali się z tą strefą tutaj oporu pomiędzy 1247 a 1270, tu chyba jest 77 powiedzmy 1280, tak, czyli 1250, 1280, no to możliwe jest tutaj. Naprawdę wtedy yy, duży wzrost do poziomu około 1710 dolarów. No natomiast jeżeli tutaj yy, możemy właśnie jeszcze spaść do tych 884, no a gdybyśmy przebili ten poziom 884, no to widzicie tutaj. Yy, czekajcie, bo tu nie wiem, czy to jest. Yy, dobra, tu jest chyba. Nie, to jest chyba, wolumen tak wyskoczył. No to tutaj mamy, o, powiedzmy gdzieś. I jeszcze tutaj te szczyty, no to powiedzmy jakieś 600, 640, 690 tutaj dolarów za etera także no jeżeli, ale wiecie, to też jest tak, że nie ma co um, innych tutaj um, altów um, jakby um, oceniać, tak, czy patrzeć to, co się dzieje na wykresie, no bo jeżeli będzie um, szpica w dół na Bitcoinie, no to wiadomo, że kierunek na altach, czy też na, na Etherze, no będzie jednak w dół, tak, bo wiemy, że cały rynek porusza się według tego, co robi Bitcoin, wszyscy oczekują, że Ether może się z takiej tendencji wybić, no ale jeszcze nigdy się praktycznie nie wybił, także jeżeli się to zmieni, no to wtedy będziemy mogli jakby oceniać Ethera w innej perspektywie. Natomiast no teraz też się porusza zgodnie z tym, jak się zachowuje Bitcoin, tylko po prostu ruchy na Etherze są trochę większe zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, ale ciągle porusza. Się w tym kierunku, który wyznacza Bitcoin. Także to by było wszystko, co miałem do powiedzenia w tym materiale. Dziękuję za jego oglądnięcie i wysłuchanie. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć.